Ja bym hurtem powiedział. Moim zdaniem płyty mojego ulubionego zespołu, czyli Dave Matthews Band, są świetnie wyprodukowane i zawsze były. Może nie te pierwsze, ale te na przykład, które Steve Lillywhite produkował, są świetne. Jest bardzo ważna, aczkolwiek mam poczucie, sam pamiętając swoją edukację, że jest traktowana po macoszemu. Jeżeli edukacja muzyczna na przykład w szkołach ma się ograniczać do śpiewania tylko piosenek różnego typu, bez jakiejś głębokiej świadomości młodych ludzi, to trzeba zmienić po prostu. Genialne są opowieści różnych muzyków, kolegów, jak to wygląda na przykład w Skandynawii albo w państwach zachodu, gdzie edukacja jest muzyczna, brana pod uwagę na serio. Są domy kultury, które naprawdę kształcą, interesują, próbują zainteresować młodych ludzi muzyką. I jest to dla nich ważny element po prostu kultury, a nie coś, co jest, przepraszam za wyrażenie, zapychaczem w całej edukacji. Jestem dźwiękiem głośnym.